przedstawicielom organu oświaty i partii szkolnej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Profesor Dorado. Jeszcze raz, Panie Marku, kolego Marku, ja politycznie nie występuję, jeżeli chodzi o ciepło. Sprawa ma podłoże, którym przebywam tutaj 14 wspólnot mieszkaniowych, które zgłosiły na piśmie, 18 stron podpisów. Ja występuję w imieniu mieszkańców osiedla, którzy są zaniepokojeni tak wysoką podwyżką. Nikt nie neguje, że ta podwyżka należy się. Na pewno się należy, skoro idzie prąd w górę, inne nośniki idą w górę, no to ta podwyżka też jest potrzebna. Natomiast skala podwyżki jest po prostu rażąco wysoka, jest nie do przyjęcia. My akceptujemy aż 30%, bo takiej skali podwyżki nie ma, jak media przyjrzałem w całym kraju. Stąd odpowiadając ludziom, mówiliśmy, że w tym temacie zajmiemy stanowisko na sesji. Część tego stanowiska wyraziliśmy na zebraniu jakiejś odpowiedzi, nie później jesteśmy to przelegli w media. W sobotę odbyło się zebranie Rady Osiedla i został opracowany wniosek do Państwa. Wniosek, może pozwolę go przeczytać. Rada Miejska w Budaki, wniosek o dofinansowanie podwyżki ciepła. Rada Osiedla nr 3 w Budaki w imieniu mieszkańców osiedla podłączonych do PES-u wnioskuje do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedmiocie dofinansowania z budżetu gminy 12% z uchwalonej 30% podwyżki ciepła, co pozwoli obniżyć skalę podwyżki do realnego poziomu akceptowanego w regionie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uwidocznionego w decyzjach zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wnioskujemy o uchwalenie okresu dofinansowania PES-u do czasu podłączenia wszystkich zaplanowanych ciągłowni do sił pana Andrysiewicza. Uzasadnienie wniosku. Szanowni Państwo, na podstawie wskaźników podwyżki ciepła ogłoszonych w mediach, a 30% podwyżka ciepła nie miała i nie ma miejsca w całym kraju. Tylko nielicznych górach dobrze sytuowanych stać miesięcznie po podwyżce na płacenie w czynszu za dwupokojowe mieszkanie co najmniej po 100 zł więcej. Kogo uderza podwyżka? Z pewnością nie w najbogatszych ołdatach, którzy mają swoje widle za ogrzewanie. Podwyżka uderza w bezrobotnych oraz pracowników zatrudnionych na najniższych poborach, uderza w emerytów oraz budżetówkę zawieszoną waloryzacją uposażenia. Sytuacja jest poważna. Sygnały oraz rozpaczliwe prośby odbiorców ciepła z PES-ów, jakie docierają m.in. do Rady Osiedla, uzasadniają obniżenie skali podwyżki do realnych rozmiarów poprzez dofinansowanie jej części. Dyskusja nad budżetem gminy, jaka rozpoczyna się 1 grudnia, daje Wysokiej Radzie ogromną możliwość do gospodarowania środków na obniżenie kosztów ciepła dla Państwa wyborców. Jako Rada Osiedla widzimy trzy takie kierunki, które można, ale to nie znaczy, że one muszą być te kierunki. Na pewno można znaleźć jakieś inne kierunki. My widzielibyśmy po prostu na przykład ograniczenie wydatków na imprezy rozrywkowe w mieście, które nie są w takim zakresie, jakie nie muszą być. Zrezygnowanie z kosztownych kontaktów partnerskich z Grecją czy z Dumną pod Moskwą. Ewentualnie zawieszenie uczestnictwa Związku Miast Polskich czy zmniejszenie wydatków na schronisko dla psów, to który rozwój jest przecież ważniejszy. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Z poważaniem przewodnicząca Rady Osiedla Madlena Stalewska, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Jerzy Szkoro, konsensa przewodniczącego Wenina Bozalewska, członkowie zarządu Jarosław Państwowicz, Czesław Radziwicz, Andrzej Mejko. Jeszcze raz apelujemy do pana burmistrza, może dałoby się jako naszemu przedstawicielowi PES-u znaleźć wyjście tak, że nie trzeba byłoby tych środków tutaj po prostu przesuwać z budżetu, żeby ta obniżka była mniejsza do realnych rozmiarów. Skoro już nie można w inny sposób, no to prosimy Wysoką Radę, aby po prostu pomogła wyborcom i to ten zakres podwyżki zmniejszyła.